10 najciekawszych parków narodowych na świecie. 10. Park Narodowy Yellowstone leży na terenie trzech stanów: Wyoming, Montana oraz Idaho. Yellowstone jest najstarszym parkiem narodowym na świecie. Na terenie parku można podziwiać m.in. gejzery, gorące źródła, wulkany, błotne oraz wodospady. Atrakcje, jakie zapewnia turystom park, to przede wszystkim wspinaczka, spływy kajakowe oraz wędkarstwo. 9. Park Narodowy Yosemite, położony w środkowej Kalifornii na zachodnich zboczach gór Sierra Nevada. Park jest znany na całym świecie ze względu na gigantyczny las sekwoi. Jest również poprzecinany przez liczne wąwozy, rzeki oraz wodospady. 8. Tikal. W przeszłości był stolicą państwa Majów, obecnie leży w Gwatemali. Miasto opuszczone przez Majów w IX wieku przetrwało ukryte w dżungli. Turystów zachwycają przede wszystkim niezwykłe piramidy schodkowe ukryte głęboko w dżungli, pełnej małp, tukanów i pabuk. Szczegółową historię Majów opowiadam na kanale Światowa Historia, gdzie zapraszam. 7. Los Roques. Archipelag w Wenezueli jest największym morskim parkiem narodowym na Karaibach. Turyści mają możliwość oglądać je z pokładu statków lub nawet wynająć bezludną wyspę na jeden dzień. Widoki są rajskie i warte każdych pieniędzy, chociaż cena wstępu nie jest wysoka, raptem $15. 6. Wyspy Galapagos. Te należące do Ekwadoru wyspy są uznawane za jedno z najpiękniejszych miejsc na Ziemi. UNESCO wpisał Galapagos na listę światowego dziedzictwa. Na około 100 wyspach archipelagu żyje 100 gatunków zwierząt, których nie spotkamy w żadnym innym miejscu. 5. Picos de Europa. Należy do gór kantabryjskich i leży w Hiszpanii. W języku polskim oznacza Szczyty Europy. Nazwę tę zawdzięczamy żeglarzom, którzy wracali z atlantyckich wypraw. Park Narodowy jest idealnym miejscem dla miłośników wspinaczki. Warto dodać, że wstęp do parku jest bezpłatny. 4. Connemara. Park Narodowy na zachodnim wybrzeżu Irlandii. Dominującym krajobrazem są fioletowe wrzosowiska oraz wzgórza. Wstęp do parku jest również bezpłatny. 3. Park Krugera w RPA. Nosi miano największego parku narodowego w Afryce. Turyści mają możliwość zamieszkania w tym parku. Na jego terenie działa bowiem 9 kempingów, które umożliwiają wynajęcie miejsca noclegowego. Park został założony w 1898 roku. W parku Krugera można zobaczyć m.in. lwy, lamparty, bawoły afrykańskie, nosorożce oraz słonie. 2. Fiordland. Największy park narodowy spośród 14 parków narodowych Nowej Zelandii. Najważniejszym elementem krajobrazu, jak i całej Nowej Zelandii, są fiordy, przekształcone przez lodowiec, dawne doliny rzeczne o stromych zboczach, wypełnione dzisiaj wodą morską. 1. Kakadu w Australii. W 1981 roku park został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Południe parku stanowią skaliste regiony, doskonałe miejsce dla węży i jaszczurek. Występują tam niewielkie lasy palmowe. Centrum parku to trawiaste równiny z gęstą siecią rzek z kępami eukaliptusów. Na północy znajduje się podmokłe nadbrzeże. Park jest dobem 50 gatunków ssaków, 100 gatunków gadów i 280 gatunków ptaków. Dzięki za obejrzenie do końca. Koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. Zaś w komentarzu dajcie znać, o czym chcielibyście kolejną dyszkę.